Regionalne Centrum Kwiatarstwa i Koleśnictwa w Krakowie, oddział terenowy w Nowym Sączu, pielęgniarka Genowefa Warchał. Jesteśmy na kolejnej akcji w Muszynie, gdzie zwykle ona bywa bardzo owocna i dzisiejsza również jest bardzo owocna, ponieważ od samego rana, powiem, że tłumy tutaj oczekiwały na nas. Bardzo dobrze się złożyło, ponieważ jest upalny dzień dzisiaj, więc kwiatowcy oddali już prawie, że finalnie do godziny 12 większa ilość kwiatów jest pobrana. Zgłosiło się 47 osób do tej pory, pobrałyśmy 39 jednostek krwi i jest to naprawdę olbrzymia ilość, ponieważ zaczęły się wakacje, jest duży brak krwi. Tutaj są specyficzne grupy, tu jest bardzo dużo krwi grupy minusowych, więc na to oczekują pacjenci nie tylko w Nowym Sączu, ale również i w Krakowie, gdzie część tej krwi pójdzie do Nowego Sącza, do Krynicy i również do Krakowa. Udział w akcji wziął koordynator, pan Majka Jerzy, przedstawiciel burmistrza Nowego Muszyny, jak również strażacy, również pani dyrektor liceum ogólnokształcącego, zastępca pani dyrektor, młodzieży po raz pierwszy raz oddawała młodzież, która studiuje w Krakowie i przybyła tutaj oddać krew z uwagi na to, że w swojej miejscowości, z szacunkiem dla swojej miejscowości i między innymi, że ta krew pozostanie na naszym terenie. Nazywam się Marek Buliszek, mieszkam w Muszynie. Przyszedłem tu, oddawałem już dwa razy w życiu, ale teraz też postanowiłem oddać, bo jeżeli to jest najcenniejszy dar życia, to postanowiłem oddać też swoją dolę, żeby ratować życie innym.